Trwają prace związane z adaptacją budynku przy ulicy 1 Maja na przyszłą siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to urzędnicy zaczną przyjmować interesantów w nowym miejscu z początkiem 2014 roku. Jesteśmy w tej chwili na etapie wykonywania remontu elewacji. Wykonawca również kończy już remont pokrycia dachowego. No i oczywiście trwają cały czas prace wewnątrz obiektu, czyli wykonane są już praktycznie wszystkie instalacje wewnętrzne, wylane posadzki, trwają prace w piwnicach, izolacja tych piwnic również na zewnątrz budynku. Także no można powiedzieć, że prace naprawdę pełną parą. Termin wykonania zadania mija 15 listopada, a koszt adaptacji wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Kiedy ekipy zakończą pracę, ruszą odbiory i będzie można rozpocząć przeprowadzkę. W czerwcu ruszyły też roboty przy innej miejskiej inwestycji. Trwa modernizacja budynku dawnego CED-u z przeznaczeniem na siedzibę ratusza. Wszystkie prace wyburzeniowe zostały już zakończone. W tej chwili wykonawca wszedł, że tak powiem, z wszystkimi instalacjami, także w ciągu 2-3 tygodni planujemy zakończenie wykonywania wszystkich instalacji wewnątrz obiektu. Wykonano już izolację ścian fundamentowych i ścian piwnic i trwają tak naprawdę już prace wykończeniowe wewnątrz. Będzie urządzony parking z wjazdem od ulicy 30 stycznia z wyjazdem w kierunku ulicy Ogrodowej, także nieco zmieni się tam organizacja ruchu. Będzie kilkanaście nowych miejsc parkingowych.